Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim już spotkaniu z cyklu Piękny Umysł. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na spotkanie z panią Magdaleną Grzebałkowską. Spotkanie poprowadzi Weronika Wawszkowicz. Chciałbym Wam podziękować, że jesteście. Chciałbym wyrazić bardzo wielką radość z tego, że możemy się spotkać, możemy spotkać się z naszymi gośćmi, ale możemy się też spotkać z Wami. Ja również dołączam do słów pana dyrektora. Cieszymy się, że książki, literatura, ciekawe rozmowy i ciekawi goście łączą pokolenia, łączą ludzi. To wszystko pokazuje, że są takie wartości w naszym życiu. Są takie pozycje w naszym życiu, które każdy z nas powinien znać, o których każdy z nas powinien się dowiedzieć. I to dzisiejsze spotkanie jestem głęboko przekonana, że dzięki naszym znakomitym gościom będzie kolejnym przyczynkiem do tego, żebyśmy się dużo dowiedzieli, stwierdzili, co jeszcze musimy doczytać i o czym jeszcze się musimy dowiedzieć. Pani Weronika Waszkowicz, pani Magdalena Grzebałkowska, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że możemy współtworzyć cykl Piękny Umysł. Piękny Umysł, czyli ten cykl, który narodził się w głowie kanclerza warszawskiej szkoły filmowej Macieja Ślesickiego. Dzisiaj poznacie Piękny Umysł Magdaleny Grzebałkowskiej. Dzień dobry Magdo. Dzień dobry, oby nie było rozczarowania. Ja jestem pewna, że tutaj się Państwo tylko rozkochają w Twoim umyśle. Powiem tak, u mnie w domu, kiedy czyta się książki Magdy Grzebałkowskiej, to w zasadzie obowiązuje taki hashtag być jak Grzebałkowska. Namawiam ją od dawna, żeby założyła szkołę pisania, bo z przyjemnością wróciłabym na studia. Jak piszę, o tym za chwilę będziecie mogli się przekonać. Skróciłam trochę ten dystans, powiedziałam, będziecie mogli i mam nadzieję, że jest na to zgoda, bo piękny umysł polega na wymianie emocji, wrażeń, doświadczeń i bardzo bym chciała, żeby wszyscy, którzy dzisiaj są z nami tutaj obecni na sali, włączyli się do tego spotkania. Jeżeli będzie w Waszej głowie jakieś pytanie, ciekawość, to proszę przekładać tę ciekawość właśnie na pytania i zadawać je Magdzie z przyjemnością dzisiaj się swoją wiedzą Magda na pewno będzie dzielić. Zerknęłam sobie na Facebooka, Magda, i przeczytałam cudowne przedstawienie Ciebie przez Twojego sąsiada, ale też pisarza. Maciej się bieda pisze następująco i ja się tak pięknie nie, nie przedstawiłabym Cię, więc się podpiszę pod tym, co napisał. Pisania można się nauczyć, ale nie do tego stopnia. Taki talent osiąga się tylko w jeden sposób. Dobra wróżka musi pocałować Cię w kołysce. Jestem zachwycony jako czytelnik, a jako sąsiad autorki, mieszkający parę ulic dalej, puchnę z dumy i szepczę zaklęcia, żeby Magda Grzebałkowska, chluba naszego miasta, a to miasto to Sopot, była sławniejsza od Mola, Monciaka, a nawet Polędwicy Sopockiej. Od Polędwicy Sop nic nie będzie sławniejsze. <laughs> sąsiadko, sąsiadko, córzesz ty, ty za pani. To był oczywiście pisarz, to się pewnie. Jan, właśnie, jak ty się czujesz w, w takich komplementach? W takim, wiesz, już taka chmurka lukru jest, ale jak najbardziej zasłużona. Nie umiem przyjmować komplementów, w ogóle uczę się, bo wiem, że trzeba dziękować ludziom. A typowa polska kobieta, ktoś mi coś mówi miłego, to ja wiem, nie, gdzie tam w ogóle nie ma o czym mówić. Także uczę się, uczę i bardzo mu podziękowałam. Zresztą, świetny pisarz, więc. Też mogę mu polukrować. Zastanawiam się, na pewno część z Was doskonale zna już książki Magdy Grzebałkowskiej. Przypomnę takie tytuły jak Ksiądz Paradoks, biografia księdza Jana Twardowskiego, Beksińscy, Portret podwójny, Komeda, Osobiste życie jazzu, 1945, Wojna i pokój. To jest książka, która Ci przyniosła zresztą nagrodę Nike Czytelników. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych nagród bo to jest właśnie głos tych, którzy czytają. Dzisiaj porozmawiamy o książce Wojenka, o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. To jest taka książka, która pokazuje wojnę widzianą oczami dzieci. Dzięki portretom rozmówców, które można zobaczyć w książce, z jednej strony Magda patrzymy w oczy dojrzałych kobiet i mężczyzn. Ale kiedy oni zaczynają opowiadać, to te wypowiadane słowa, słowa wypowiadane kilkadziesiąt lat po wojnie, uruchamiają bardzo wyraźne obrazy z przeszłości. I to jest właśnie ten czas na spotkanie z dziećmi zmuszonymi do przedwczesnego dojrzewania, z dziećmi, którym zabrano tak naprawdę to dzieciństwo. Najpierw powiedzmy, że ty nas zabierasz pod przeróżne szerokości geograficzne. Sama się złapałam na tym, że kiedy w Polsce mówi się o wojnie, to jesteśmy jakoś tak z automatu myślimy, to będzie opowieść o powstańcach, to będzie się działo w Warszawie. Natomiast ty bardzo podróżujesz, powiedz, gdzie nas zabierasz. Tak, jak zaczęłam myśleć w ogóle nad tematem, jak to ogarnąć, ugryźć, to rozrysowałam, wziąłam kartkę. Skleiłam dwie kartki A4, ponieważ nie miałam w domu kartki A3. Napisałam w środku y, dzieci wojny złotym mazakiem i y, y, stworzyłam powiedzmy taki mind map, czyli pisałam sobie kreseczki w różne strony, y, jakie to tematy w ogóle powinny być, co przychodziło mi do głowy. Ja od razu wiedziałam, że Będą tam tematy zagraniczne. Dlatego, że tak umówiłam się z wydawcą, żeby rozszerzyć perspektywę dziecka. Nie tylko dziecko polskie, ale y, jak wojnę przeżyły dzieciaki w innych krajach, na innych kontynentach. No i gdyby nie pandemia, to pewnie w ogóle bym się rozchulała, a książka byłaby gruba, jak Biblia. Y, ale No chuda nie jest. Tak? <grych> no chuda nie jest, bo ja jakoś tak zawsze się rozpisuję, ale y, jest tam i Azja, i Ameryka, i północna, i Europa. Bo no i Niemcy są. To jest też bardzo ważne. Bo jak byłam mała, to w ogóle wiesz, sama się musiałam jakby bardzo przypomnieć swoje dzieciństwo. Jak ja pamiętałam yy, nie pamiętam wojny, bo jej na szczęście nie przeżyłam, ale jak wojna bardzo tkwiła we mnie, jako, yy, jak byłam dzieckiem, yy, dlatego, że. Jestem dzieckiem lat 70., -tych, 80. -tych i wtedy bardzo nas karmiono wojną. Telewizja, yy, cały czas apele szkolne, wszystko się toczyło wokół wojny. I bardzo mnie wtedy ciekawiła perspektywa dziecka niemieckiego. Nie się wydawało, że no, my to tylko cierpieliśmy. Znaczy, no tak było, ale że polskie dzieci cierpiały, a wszystkie niemieckie to były rumiane, pyzate i się strasznie cieszyły z tej wojny. Tak wtedy myślałam i chciałam to sprawdzić, pojechać, spotkać Niemców, porozmawiać z nimi i sprawdzić, czy tak było. Ale też ciekawiła mnie perspektywa takiego dziecka amerykańskiego, jest, mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, jest wojna, no niby wiesz o tej wojnie, no niby twoi ojcowie, twoi wujowie wyjeżdżają do Europy, dzięki Bogu, że przyjechali, wyjeżdżają do Europy na wojnę, ale ty nie boisz się bombardowań, ty nie boisz się uchodźstwa, ty nie boisz się, że ktoś przyjdzie, zabierze ci dom. Więc miałam, taki stereotyp miałam. A w sumie dotarłam do ludzi, których y, mniejszości japońskiej w, y, w Stanach Zjednoczonych, którzy po ataku Japonii na Pearl Harbor zostali potraktowani w sposób bezwzględny, i wszyscy niemal Japończycy, oprócz tam paru, paru procent, y, trafili do obozów koncentracyjnych y, zbudowanych na prędce przez y, Amerykanów. Więc taki. Szokujący temat, o którym nie miałam pojęcia. No, na szczęście udało mi się spotkać panów Japończyków, pana Tonai i pana Izeri, którzy mi o tym opowiedzieli. No, ale też na przykład ciekawała dla mnie perspektywa dziecka y, śródziemnomorskiego, żyjącego w basenie Morza Śródziemnomorskiego, czyli chciałam Włocha, Hiszpana albo Portugalczyka znaleźć, który by mi powiedział, jak wyglądała wojna, kiedy on był dzieckiem w, w jego kraju. I trafiłam na no, także zupełnie nieznany temat... Y, to tylko pokazuje, jak bardzo mało wiemy, jak bardzo jesteśmy polskocentryczni i, i że trzeba się cały czas uczyć. Przecież ja w sumie studiowałam historię, więc powinnam takie rzeczy tak. wiedzieć. W sumie. A to, że 3000 dzieci baskijskich, 30 tysięcy dzieci baskijskich i hiszpańskich w ogóle w czasie wojny domowej wyjechało z Hiszpanii, większość wróciła po zwycięstwie Franco w 1939 roku ale bohaterowie mojego reportażu, dzieci baskijskie, które wyjechały do Związku Radzieckiego, wróciły po 20 latach prawie. Nie miało o tym pojęcia. Natomiast w Rosji nie jest to żaden taki temat nieznany, bo jak rozmawiam ze znajomymi Rosjanami, to mówią, a tak, słyszeliśmy, ale w Polsce nic nie wiadomo. No i oczywiście byłam też na przykład w Kazachstanie, y, oczywiście dlatego, że y, postanowiłam napisać też reportaż też z takiej nieznanej perspektywy. Sama nie miałam o tym pojęcia. O łagrach wiemy wszystko, o obozach stalinowskich wiemy bardzo wiele, gułag nie jest nam obcy, yy, w, chyba też wszyscy, przerab nie wiem czy jeszcze się przerabia inny świat, opracowuje Cieko. się mhm. lekturę, yy, inny świat Herlinga Grudzińskiego, ale to, że dzieci były w łagrach, że dzieci się rodziły w Łagrach albo trafiały tam jako kilku miesięczne, kilkuletnie, o tym nie wiedziałam. I pojechałam do Kazachstanu, żeby y, znaleźć ślady tych dzieci, co mnie potem poprowadziło też i na Białoruś, i do Izraela. Także, zresztą to jest najfajniejszy moment mojej pracy, że możesz pojechać, przecież najgorsze jest pisanie książki, a podróżowanie, podróżować jest bosko. Zacznijmy kora. od takiego bohatera. Yy, przy lekturze tego rozdziału muszę Ci przyznać, że musiałam wstawać co 15 minut, żeby rozchodzić emocje. Mimo, że jak mi mówiłaś, to jest temat, który teoretycznie częściowo jest znany w Polsce. Myślę o Niklasie, jeden z Twoich bohaterów. Niklas, czyli syn ge generalnego gubernatora Hansa Franka. Dla mnie to jest taka opowieść bardzo uniwersalna o tym, że zło może mieć twarz każdego z nas, że zło. To niekoniecznie musi być jakiś potwór i przypomniały mi się słowa Marka Delmana, które przywoływała nieraz nie dwa Hanna Kral, że w każdym z nas drzemie komendant Streblinki. Pokażę Państwu zdjęcia pana w garniturze z dziećmi. Pokazuję Państwu, to jest właśnie... Hans Frank w otoczeniu gromadki dzieci. Powiedz, jak trafiłaś do Niklasa i jakie były losy tego człowieka, bo to jest opowieść o człowieku, który musi się zmierzyć z rodzinną traumą też. Jest synem zbrodniarza i paradoksalnie, dlatego że urodził się w takiej, a nie innej rodzinie, on nie zna wojny, nie wie co to jest głód, ale zdecydowanie wie co to jest głód miłości, akceptacji, uczuć. To jest ciekawe, bo ja wcale nie chciałam dotrzeć do syna siódmego na liście najważniejszych nazistów w czasie II wojny światowej. Ja szukałam zwykłego niemieckiego dziecka. Bardzo mnie ciekawiło, co powie mi syn ojca z Wehrmachtu, syn kogoś z SS albo syn matki, która na przykład angażowała się w jakiejś kancelarii nazistowskiej. Ale okazało się, że. Niemcy, do których docierałam przez pośrednictwo, przez kogoś, nie chcą rozmawiać. Być może po prostu nie chcieli rozmawiać z polską dziennikarką, może bali się rozliczeń. Mało tego, zrobiłam naprawdę detektywistyczną historię, ponieważ miałam w ręku listy znalezione pod podłogą, które pisał między innymi chłopiec do swojego taty z Wehrmachtu. To w dużym formacie się ukazał ten reportaż, bo do książki właśnie nie wszedł, dlatego że z pomocą wielu ludzi dotarłam do tego Niemca pośrednio przez kogoś i on nie zgodził się na rozmowę, nawet nie chciał listów tych swoich i jego matki do ojca. One przetrwały w gorlicach, we wsi pod gorlicami przez te kilkadziesiąt lat pod podłogą. I co z tą perspektywą niemieckiego dziecka? Nie, nie wiedziałam, jak to jest. I wiesz co? Jak zbierasz materiał do książki, no to różne rzeczy. To szeroko, szeroko się łowi, więc yy, także jakieś albumy. Yy, kriegskinder y, y, dzieci wojny y, y, gromadziłam sprowadzałam sobie jakoś kupowałam gdzieś y, na Amazonie i by, także trafiłam na wspomnienia dzieci nazistowskich to wtedy chyba nawet w znaku wyszła taka książka y, dzieci nazistów żeby te, gdzie te dzieci opowiadały mhm. o swoich rodzicach i jakoś trafiłam na wspomnienia Niklasa Franka to jest ten najmniejszy chłopczyk z tym największym lokiem na głowie, co jest taki ma jeszcze trochę luźne ubranko, widać, że uszyte na wyrost, żeby starczyło na jakiś czas. Duży Tak i on napisał w latach 80 w Niemczech, wydał wspomnienia mój ojciec Hans Frank, one zostały na początku lat 90 przetłumaczone na język polski i pomyślałam sobie, no dobrze, no to skoro nie mogę znaleźć zwykłego niemieckiego dzieciaka, Mówiąc w ogóle dziecko, mam na myśli człowieka, który jest do 18 roku życia. Bo takie UNICEF zakłada, że dziecko jest do 18 roku życia. I, i napisałam do jego wydawcy. Wydawca przekazał mi do niego kontakt. A on się zgodził na rozmowę, ponieważ on nigdy nie rozmawia, nie odmawia rozmowy dziennikarzom, a zwłaszcza Polakom. Taką ma, taką ma zasadę. I pojechałam do niego, żeby z nim porozmawiać. I to było niesamowite doświadczenie. On urodził się w roku 1939. On w ogóle tak dokładnie nie pamięta na przykład tego, że Wawel był jego domem rodzinnym, ponieważ ten pan w garniturze, właśnie generalny gubernator, wziął sobie Wawel jako prywatny dom. Mieli jeszcze taki pałac w Krzeszowicach pod Krakowem, który Niklas myślał, że to jest ich domek letniskowy. On ma tylko takie przebłyski z dzieciństwa, na przykład wydawało mu się, że dama z łasiczką, nasze dobro narodowe, która wisiała, bo Hans Frank brał sobie wszystko jak swoje do, na Wawel, więc powiesił sobie w swoim gabinecie damę z łasiczką, więc Niklasowi małemu się wydawało, że to jest po prostu portret ciotki z przeszłości. Zresztą uważał, że szalenie brzydkiej ciotki i nie wiedział, że to jest łasiczka czy tam gronostaj, tylko uważał, że to jest portret ciotki ze szczurem. Ale y, prawda jest taka, że... Y, jego życie tak naprawdę... Zaczyna się po wojnie, on był wychowany, oczywiście rozpieszczony do granic przez znajomych ojca. To jest w ogóle niesamowity ten moment, kiedy on wspomina, że któryś z wujków ojca, też wojskowy, i tu też masz takie stopklatki, że dla dziecka polskiego mężczyzna w niemieckim mundurze to był po prostu strach. To jest tylko strach, strach tak. A tutaj mhm. jest wujek, który zabiera cię do baraku, daje ci ciepłe kakao, mało tego zatrudnia jakichś panów wychudzonych, sadza na dzikim ośle, wiadomo, że chodzi przecież o obóz koncentracyjny, mhm. ale on kompletnie nie wie o co chodzi. Tak spadają panowie wychudzeni, ledwo żywi z tego osła, on bije brawo, bo jest przekonany, że to wszystko jest dla jego zabawy. I on tak. dopiero, to jest niesamowite, że on zostaje korespondentem wojennym i po tak. latach mówi, że on dopiero wtedy zobaczył wojnę. Tak, on w ogóle po wojnie jeszcze trafił do takiego liceum, którego dyrektorem był wierny nazista. To oczywiście już było w Niemczech Zachodnich, ale tam wciąż... On nie kochał swojego ojca, dlatego że ojciec jego nie kochał. To było jedyne dziecko, którego nie kochał ojciec. Nie wiadomo yy, dlaczego. Znaczy, wiadomo, ojciec myślał, że on nie jest jego synem, ale yy, to jest raczej niemożliwe, bo są do siebie bardzo podobni. Natomiast yy, faktem jest, że on dopiero gdzieś tak w okolicach matury zaczął dowiadywać się wszystkiego o swoim ojcu. Zaczął robić research i on do dzisiaj nie przestał. On już jest starszym panem, to jest rocznik 39, a on cały czas próbuje dowiedzieć się wszystkiego o swoim ojcu. On, to jest jego. Trauma życiowa to jest jego odkupienie winza ojca, cały czas zbiera materiały jeździ po świecie, pisze książki dalej. Został dziennikarzem. Studiował na wielu kierunkach, chyba żadnego nie skończył, ale został dziennikarzem i pracował w szternie, taka gazeta niemiecka, tygodnik, i w latach 70. został korespondentem wojennym. I powiedział, że między innymi właśnie dlatego, że w ogóle zorientował się, uświadomił sobie, że tak naprawdę nie wie, czym jest wojna. No bo ta wojna zawsze on był w oku cyklonu czyli ta wojna zawsze go omijała nigdy go nie drasnęło nic z tyłu y, widzicie teraz nianię i on też mówi bardzo przejmujące słowa że jeżeli ma coś ludzkiego to właśnie dzięki niej ty zadajesz magda też y, takie bardzo na miejscu pytanie myślisz pytam że twoi rodzice budzili się czasem w nocy przerażeni tym co robią i to co on odpowiada jest zaskakujące jestem tego pewny ale chciwość tłumiła ich sumienia Mój ojciec był karierowiczem, ale nie był tak naprawdę antysemitą. No to był dla mnie też szok, bo jednak człowiek, który doprowadził do śmierci pośrednio czy bezpośrednio y, setek tysięcy ludzi, on był chyba oskarżony o śmierć 400 tysięcy ludzi w Norymberdze, albo 40, nie, raczej 400 tysięcy. Y, w każdym razie y, no, na zewnątrz... Wzorowy antysemita, na zewnątrz wzorowy nazista, na zewnątrz Hans Frank, mówię, na zewnątrz wierny, wierny naśladowca Hitlera, a w domu, czyli na Wawelu, nie wolno było mówić żadnych dowcipów antysemickich, nie wolno było mówić źle o Żydach. O co chodzi? Taki dualizm. Brygitę Frank, matka Niklasa, przed wojną handlowała z Żydami futrami i ona mówiła, że w ogóle o Żydach nie wolno źle mówić, bo są wspaniałymi Twoje ludźmi. Moje zdanie mi się przypomniało. Brygitę wchodzi do getta jak do domu handlowego i w tak. tym zdaniu jest po prostu wszystko. Tak, tak, bo ona w czasie wojny to już w ogóle te futra od nich po prostu pobierała z tego getta i oni źle w ogóle nie mówią o Żydach. Natomiast. Jest prawdą taką, że każdy, nawet najgorszy nazista, prawie każdy, miał jakiegoś uratowanego Żyda na koncie, po prostu kogoś znajomego sprzed wojny, z kim nie mógł się już więcej znajomić ze względów no, wiadomych, ale pomógł mu zdobyć paszport, pomógł wyemigrować. Frankowie nie mieli nikogo takiego na koncie. A przecież, przecież Brygidę mogła pomóc wielu ludziom, prawda? Hans tak samo. Oraz nie wolno było mówić nic złego o Polakach. Siedzą w centrum Polski, jest teraz oczywiście generalne gubernatorstwo. Siedzą na polskim zamku, patrzą przez okno, jak są wykonywane wyroki na Polakach. Dzieci widzą, jak są wieszani Polacy, jak się do nich strzela. Nie wol... W ogóle nie wolno w domu o tym mówić. Kiedyś starszy brat Niklasa próbował zapytać Tatę, co się dzieje, bo widział, Tata przerwał temat. Natomiast nie wolno było także mówić źle. Mnie się wydawało, że jak rodzisz się w takim domu to pierwsze twoje słowo to jest Haj Hi Hitler. Jesteś przesiąknięty. Jesteś przesiąknięty, także zamiast mówić mama mówisz Hitler. Yy, pierwsze twoje ubranko to jest mundurek yy, Volksjugend. Yy, to się nazywało Volksjunge chyba. Yy, al, no, albo Hitler Hitlerjugend. I nie, nic z tego. Oni, ż, oni żyli w jakiejś takiej potwornej bańce. To, to jest jeszcze gorsze. Yy, ten, ten dualizm, który odbił się potem na całej rodzinie Franka po wojnie. To muszę zapytać o ten płaszcz, który teraz widzicie, bo tutaj też jest gra pewna słowem. Tak. Płaszcz, który został odkupiony przez Niklasa po wojnie, płaszcz, który należał do Hansa Jego ojca. Franka. Tak. tak, to było tak, że kiedy przyjechałam do wsi Eklak pod Hamburgiem, gdzie mieszka Niklas Frank, to mówi, chodź najpierw, zanim zaczniemy rozmawiać, to chodź pokażę Ci coś w ogrodzie. I poszliśmy do ogrodu, i na tym właśnie takim bylejakim krzyżaku, on w ogóle mieszka w pięknym otoczeniu i ma piękny dom, taką starą chałupę y, niemiecką, chyba czterystoletnią. Tam jest oczywiście wszystko, tam każda trawka zaczesana w jedną stronę, jak to u Niemców, ale y, na takim bylejakim to krzyżaku jest, wisi płaszcz, i to jest płaszcz Hansa Franka którym on wydawał rozkazy, którym Hans Frank miał mnóstwo mundurów, miał mnóstwo płaszczy, ale jest to jeden z nich. Skąd się on wziął w rękach Niklasa Franka? To nie jest tak, że rodzina przechowała to jako taki skarb i trafił w ręce Niklasa, tylko on trafił w ręce żołnierzy amerykańskich, którzy aresztowali Niklasa i splądrowali także dom, yy, aresztowali Hansa. Hank został powieszony, yy, skazany na śmierć w Norymberdze i powieszony przez bardzo zresztą nieudolnego kata. I y, jeden z tłumaczy, niemiecki żyd, który zdążył uciec przed nazizmem do Ameryki, a potem przyjechał z armią amerykańską do y, Niemiec i był tłumaczem Amerykanów aresztujących Hansa, zabrał ten płaszcz i zabrał filmy rodzinne, takie na taśmach filmowych y, dużych. I zmarł ten tłumacz. Majątek jego jakiś tam y, przejęła krewna, która te filmy oddała. Lub sprzedała Muzeum y, Holokaustu, i można je oglądać dzisiaj w internecie. Ja je opisuję w y, mojej książce. Natomiast płaszcz sprzedała Niklasowi. Zapytała Niklasa, czy chciałby za 500 dolarów y, kupić płaszcz y, od niej. I on się zgodził. A ja mówię, no dobra, ale skąd wiesz, czy to jest na 100% jego płaszcz? Tam nie ma. Y, y, inicjałów, tam nie jest wyhaftowany z tyłu płaszcz Hansa Franka. On mówi, że porównywał ze zdjęciami i jest to typowy nazistowski płaszcz i on mówi, że nawet jeżeli to nie jest ten płaszcz, to to jest symbol, ten, ale podejrzewa, że raczej jest, ale to jest symbol. Płaszcz symbol. I ja mówię, no dobrze, a czemu on tutaj jest w tym ogrodzie? Dlaczego zrobiłeś z niego stracha na wróble? A on mówi takie słowa, które są właśnie grą Powiedział, bo jak siedzę w salonie, patrzę przez okno, to widzę jak on tam wisi. No, wisi ten płaszcz. Ale to ma także drugie dno, dlatego że jego ojciec został powieszony. I on uważa, że to bardzo słusznie, i jako jedyny z rodziny cieszył się, że jego ojciec został powieszony. Więc, więc tak naprawdę to jest tak, że on jest bardzo dowcipnym człowiekiem, bardzo zabawnym, niebywale inteligentnym, i wszystko jest okej, okay, ale gdzieś tam pod spodem. On te traumę w ten sposób ogrywa. Ta trauma musiała być niesamowita, bo kiedy piszesz o tym, że on jest dzieckiem i od swoich rówieśników w 46 roku słyszy pytania, Niki, twój ojciec będzie wisiał, tak? I on przytakuje, ponieważ ma świadomość tego, że ojciec faktycznie zostanie skazany. Wspomniałeś tego człowieka, który był przy egzekucjach. I to jest dla mnie kolejny dowód Magda, że twoje książki się opierają na szczególe. To zresztą Mariusz Szczygieł ostatnio kiedy rozmawialiście w faktycznym domu kultury zwrócił na to uwagę, że zapamiętuje się szczegóły i przez to pamięta całą dużą historię piszesz o tym, że sierżant Woods umrze 4 lata później na jednej z wysp Marszala, zostanie śmiertelnie porażony prądem podczas naprawy więziennego krzesła elektrycznego. To brzmi w ogóle jak jakiś chichot losu. No to jak, jak ty trafiasz na takie komedians. szczegóły, takie detale, które potem już nie wychodzą z głowy? A wiesz co powiedziałam, jakie było nazwisko? To Niklas napisał w swojej książce nazwisko, podał Kata, który wieszał ojca. To był to był w ogóle psychopata, który przypadkiem trafił yy, do. Lekarze jeszcze przed wojną go uznali za człowieka, który nie powinien w ogóle służyć w wojsku. Został wywalony z armii, bo zbadano, że on jest psychopatą czy socjopatą. Dokładnie mm -hmm. nie wiem. On tam, jego jednostka chorobowa jest wymieniona w książce. Ale jak była wojna, to już brano wszystkich. On pojechał z armią amerykańską do Europy i zobaczył, że jest ogłoszenie na kurs dla katów. I się zgłosił. Przeszedł kurs dla katów, pewnie przyspieszony z racji wojny, i w ten sposób trafił do Norymbergi i wieszał yy, no, skazywanych nazistów. Jakoś tak to mu się udało, ale robił to w sposób nieudolny. Podejrzewają wszyscy, że celowo, dlatego że na przykład miał, dał za długi sznur im dawał, i na przykład jak spadali. Bo ja nie wiem, czy ja mogę młodzieży takie rzeczy opowiadać. Yy, Szubienica była taka, że była drewniana podłoga z zapadnią, i był sznur. I na przykład nie powinni wpaść głowami pod zapadnię, a on robił takie długie sznury, że oni jeszcze spadając łamali Szubie sobie na przykład kości twarzy. Tak. Więc dodatkowe cierpienia im zadawał. No i no nie powiem, że kara boska go spotkała, no bo w ogóle pewnie trudno być katem. Ale cztery lata później on. Dziś pracował w jakimś więzieniu wojskowym i naprawiał fotel elektryczny. Pewnie usiadł sobie, żeby odpocząć, albo klęczał przy nim i poraził go ten fotel elektryczny i w ten sposób zmarł. A to znalazłam w ten sposób, że wygooglałam sobie jego nazwisko i znalazłam jakiś amerykański artykuł dotyczący tego kata. No, to jest kwestia researchu. Bardzo ważna część Twojej książki, Magda, to są rysunki dziecięce. Ja ostatnio sobie uświadomiłam, że cały czas łapię się na tym, że wojna to jest temat zamknięty. Tymczasem widzimy to, co się dzieje, nawet patrzymy, można oglądać, to jest straszne, ale naprawdę można patrzeć na wojnę na żywo. Są przecież różnego rodzaju serwisy, które pokazywały na przykład, co się działo pomiędzy Palestyną a Izraelem. Przechodziłam koło, jeżeli będziecie na Saskiej Kępie, to tam jest ambasada Azerbejdżanu, zobaczycie też rysunki dzieci z 2020 roku pokazujące ten konflikt, gdzie są armeńskie czołgi. I pamiętam w dolnym rogu jednego z rysunków jest ludzik z kamerą i dla mnie chyba nie ma mocniejszego komentarza, że świat widzi i patrzy, ale dalej nic z tym nie robi. Ty Magda dotarłaś do archiwum akt nowych na całą masę rysunków dziecięcych. Skąd one się tam wzięły? Czy to było jakieś odgórne zalecenie, żeby w ten sposób jakoś zapisać wspomnienia? W 1946 roku, rok po wojnie, minister ówczesnej edukacji dał taką ogólnopolską pracę domową. Każde dziecko z podstawówki, każde dziecko ze szkoły średniej musiało napisać lub narysować swoje wspomnienia wojenne. I te prace były słane do kuratoriów, a potem były słane do ministerstwa. Nie wiem, czy to był jakiś konkurs, że najlepsze prace dostawały yy, nagrody, nie wiem, tych rysunków musiało być mnóstwo. Przetrwało 5 tysięcy wspólnie prac i, yy, i opisów, wypracowań. To nie było takie trudne, że dotarłam do archiwum. Po prostu skądś wiedziałam, to te rysunki nie są powszechnie znane. Były dwa albumy wydane, jeden w latach 70., drugi w latach 2000 z wyborem tych rysunków, więc stąd wiedziałam, że można pójść do archiwum akt nowych, ale to nie jest chyba tak popularne, że ktoś tam ciągle chodzi i ogląda. I nie zdążyłam zobaczyć wszystkich pięciu tysięcy, dlatego że byłam w pandemii i archiwum było otwarte bardzo krótko i tylko trzy godziny dla człowieka. I można było. Mogło być tylko trzy godziny, a w trzy godziny zobaczyłam tylko kilkaset rysunków. Ale dokonaliśmy wyboru z tych kilkuset rysunków. I one są faktycznie wstrząsające. I wiesz co, i nie wybrałam prac pisemnych ostatecznie, dlatego, że. Prace pisemne wybierali starsi uczniowie, licealiści, koniec podstawówki. I widać było, że te prace pisemne są już z piętnem nauczycielskim. Czyli uczeń przynosił, a pani mówiła, no nie, to musisz do ministerstwa, to popraw tutaj, Krysiu. Podrasowane. Podrasowane, wiesz, już takie, takie pisane już tak jak wie, wie uczeń. Yy, najfajniejsze wypracowania piszą dzieciaki najmłodszych klas. A potem to już się pisze pod nauczyciela. Wiem, bo mam dziecko 14 i czasami mówię, Boże, czemu ty tak piszesz? I on mówi, bo tak pan każe. No więc, a rysunki tych dzieciaków, no tutaj wystarczy zobaczyć, prawda, klasa czwarta A. Rysunki tych dzieciaków są bezpośrednim przekazem od nich do nas. Wszystkie reportaże, które napisałam o tej wojnie, one jednak są przeze mnie przetworzone. To jest mój obraz tamtych, tamtych wydarzeń, mimo wszystko. A tutaj... To jest ich głos, oni mówią do nas bezpośrednio i dlatego one są takie mocne. Ale bardzo to, co mówisz o tej ambasadzie Azerbejdżanu, bo Ty wtedy wrzuciłaś na Facebook tak. te rysunki, to ja Ci powiem, że przeglądałam Facebook i po prostu patrzę i mówię, o Weronika wrzuciła moje rysunki z książki, znaczy nie moje, tylko rysunki mhm. z mojej książki, mówię, ale czekaj, bo nie znam tych, mówię, dotarłaś do innych, mówię, o matko, to są współczesne, one się w ogóle niczym nie różnią, oprócz dekoracjami, właśnie kamera, może inne czołgi i tak dalej ale obraz wojny oczami dziecka jest zawsze taki sam i to jest też takie bardzo wzruszające i wstrząsające. Ja nawet mam wrażenie, że to jest jeszcze mocniejsze, bo wtedy można powiedzieć, że y, aż tak nie było jasne dla wszystkich, co się dzieje na drugim końcu świata, a teraz mamy telewizję, która tak jak wspomniałam, na żywo nadaje i dalej świat nie robi z tym nic, prawda? bardzo bym chciała, żebyśmy dzisiaj trochę przedstawili bohaterów twojej książki. Ja sobie wróciłam wczoraj po raz trzeci do Wojenki i zatrzymałam się na dłużej przy historii tak zwanego Miszlinga. Co się kryje za słowem Miszling? Bo to jest wstrząsające życiorys. Za słowem Miszling w ogóle kryją się ustawy Norymberskie, które w latach 30. zostały uchwalone przez nazistów w Niemczech na podział. Ludzi czystej rasy, nieczystej rasy, czyli Żydów. I yy, jeszcze można było być Żydem różnego stopnia, albo Żydem pierwszego stopnia, czyli rodzice oboje Żydowscy, albo na przykład, jak się miał pradziadka, to się było mniej Żydem, a osoby, które miały jednego rodzica niemieckiego, a drugiego żydowskiego, były zwane Miszlingami, od, mie mi 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 od tak? mieszania. Tak. To są na polski można powiedzieć mieszancy. I na tę historię trafiłam. Kolega mi podpowiedział, historyk z Gdańska, że właśnie wtedy wyszły w karcie, w ośrodku karta zostały wydane wspomnienia Misia Elawika, człowieka, który mieszkał w Königsbergu, to dzisiaj to jest Kaliningrad i to wtedy były Prusy wschodnie i on miał mamę Żydówkę z takiej rabinackiej rodziny, bardzo tolerancyjnej, ale, ale ortodoksyjnej w taki współczesny sposób i Miał ojca Niemca z Berlina, który pochodził z rodziny spokrewnionej z Klarą Schumann, więc to była taka dosyć snobistyczna rodzina berlińsko-mieszczańska. I oni byli muzykami, poznali się w Königsbergu, pobrali się przed wojną, mieli dwoje dzieci. No i ten chłopiec wtedy, Misia L., nawet miał pojęcia, że jest jakaś różnica między Żydem a Niemcem. Chodził do normalnej szkoły, on był... Chciał być ochrzczony w synagodze, ale nie. On, on był wychowywany w duchu religijnym żydowskim, bo tak postanowili, postanowili rodzice i ojciec nie miał w ogóle z tym problemu, a matka, no po prostu tylko to było takie, jeszcze nie byli tacy, chodzili na barnictwy, barmit, na chodzili do synagogi, ale to było takie trochę, mam wrażenie powierzchowne jak polski katolicyzm, że to było takie. Wiesz, rytuały, rytuały były, tak, tak. No ale nagle zaczyna się wiesz, nazizm w Niemczech, bo to przecież nie chodzi o to, że w Niemczech w 1939 robi się źle Żydom, tylko z czasem, z czasem, czasem coraz gorzej. I kim jest ten chłopiec? Nagle jest mi Musi przyszyć żółtą gwiazdę. Ale jeszcze powiedzmy, że on tak naprawdę doświadcza takich światów równoległych w jednej tak, rodzinie. Tak, bo jego półbrat jest mhm. Wehrmacht. Tak, bo jego ojciec miał wcześniej żonę i miał y, dwoje dzieci, czy też miał tylko jedno dziecko. I jego starszy o parę lat brat y, wstąpił do Wehrmachtu. Pojechał na wojnę. W 1941 roku pojechał do Rosji, bo wiadomo, że przecież wtedy była wojna. Niemcy wydali wojnę Związkowi Radzieckiemu. I wracając na urlop ze Związku Radzieckiego ze wschodu, wpadł do Königsbergu do swojego ojca. Wszedł do tego domu. Nie rozmawiał z żoną ojca i nie rozmawiał ze swoim bratem przyrodnim, z Misia Elem, no bo byli Żydami. Prawdziwy, wierny nazista, a on był naprawdę takim wierzącym nazistą, nie mógł rozmawiać z Żydami. Natomiast siedział w, z ojcem w salonie i opowiadał ojcu właśnie przy kawie, jak koledzy z, z grupy jego, z drużyny, czy tam z, jak to się mówi, z pułku czy z czegoś tam, yy, yy, oblali benzyną yy, żołnierza radzieckiego, peł, który miał pierś pełno medali i, i patrzyli, jak on płonie na żywo. I jednocześnie w tym samym momencie, kiedy on to opowiadał, ten misia L wszedł do przedpokoju i przymierzył czapkę wermachtowca swojego brata, bo strasznie mu to imponowało, podobały mu się mundury. On zresztą właśnie miał taki dualizm w sobie, taką ambiwalencję, no bo z jednej strony był Żydem i był człowiekiem gorszej kategorii, nosił żółtą gwiazdę, a z drugiej strony miał mapę Europy nad biurkiem. Mam ten fragment, który a. napisałaś. Jako Niemiec zawiesza na ścianie swojego pokoju mapę Europy. Codziennie wybiera z pudełeczka szpilki z kolorowymi łebkami i oznacza nimi kolejne miasta zdobyte przez Trzecią Rzeszę. Jest już jesień, roku 1939. Na świecie trwa wojna. Armia Hitlera jest niezwyciężona. Chłopca przepełnia duma. Po szkole wraz z Klausem odtwarzają nadywanie ruchy wojsk za pomocą ołowianych żołnierzyków. Jako Żyd działa w sekcji lekkoatletycznej Żydowskiego Towarzystwa Sportowego Bar Kochba i lubi lekcje języka hebrajskiego. Na ulicy mija napisy wymalowane na ścianach domów Zdychaj Żydzie! We wrześniu dołączyły do nich nowe hasła o brudnych Polakach. Tak jak wszyscy Żydzi w Niemczech, Michaela otrzymał obowiązkowo drugie imię Izrael. Wszystkim kobietom wpisywano do paszportów drugie imię Sara. Dla mnie też jest Magda wstrząsająca, to tak jak on pokazuje, że jak, jak bardzo szybko jako dziecko łapie, że on musi unikać jakiejkolwiek konfrontacji. Piszeż tak, nieustannie zastanawiałem się, jak zareaguje mijający mnie człowiek. Wypracowałem mechanizmy obronne. Przechodziłem na drugą stronę ulicy, żeby ominąć grupę wyrostków. Drapałem się po nosie lub podnosiłem wysokoszkolną teczkę, żeby zasłonić gwiazdę. Raz ktoś zepchnął mnie z chodnika, wołając, że brudny Żyd powinien iść ręsztokiem. Zacząłem jeździć po mieście rowerem, co pozwalało unikać konfrontacji". I to jest niesamowite, że dziecko samo, jak taki radar wyczuwa, że tutaj zaczyna być groźniej, więc muszę jakąś taktykę tak naprawdę przetrwania y, z, z, znaleźć, żeby Ale nie w co? świecie przetrwać. Bo, z, bo o dziwo, dzieci mają większy, y, większą łatwość przystosowania się do nowych warunków niż dorośli. Dla dzieci wojna, chociaż była straszliwa, była łatwiejsza do zaakceptowania. To są jego słowa, prawda? To tylko pozorna sprzeczność, że jednocześnie lata 30. były intensywnym, pięknym, obfitym w przeżycia czasem. Dziecięcy świat ma dużą autonomię. Tak, tak, to jest prawda. I to dotyczy wszystkich bohaterów mojej książki. Jako dzieci, Łatwiej im było przyzwyczaić się do tego, że jest wojna. Oni żyli w czasie pokoju kilka lat, potem wojna trwała niemal sześć lat, więc dla nich połowa życia była spędzona w czasie wojny. Tych wcześniejszych lat prawie nie pamiętali, więc dla nich wojna była stanem naturalnym. Dla wielu z nich. W ogóle przyzwyczajenie się do czasów pokoju, na przykład pójście do szkoły, było koszmarem. Jesteś partyzantką, walczysz z bronią, jedziesz na czołgu yy, zdobywać Berlin. Yy, jesteś po takich strasznych przeżyciach w Königsbergu, bo potem przecież NKWD jeszcze yy, dało im popalić, a potem usi musisz usiąść w szkolnej ławie. I nauczyciel ci mówi, dwa plus dwa jest cztery. No to po prostu ty, nie wiem, masz ochotę sięgnąć po broń i strzelić do nauczyciela. Więc. Czasami po wojnie było trudniej się przystosować do życia niż przez całą wojnę. Tam jest taki niezwykły fragment, kiedy on mówi, że trudno się odnaleźć, będąc jednocześnie przedstawicielem katów i ofiar. No, tak. Bo on się poczuwał i jako Niemiec, i jako Żyd. I w zasadzie w każdej sytuacji ta tożsamość była zła, bo potem przecież trafia jeszcze do obozu internowania. Tak, bo kiedy skończyła się Druga wojna światowa, i, yy, znaczy nie, nie skończyła się Druga wojna światowa, ale yy, Königsberg zdobyli Rosjanie i przekształcili wkrótce to miasto na Kaliningrad. To nie znaczy, że Niemcy, którzy tam byli, nagle zniknęli. Oczywiście mnóstwo z nich umarło, bo bardzo były trudne walki o Königsberg. Natomiast mnóstwo z nich przeżyło. To były tysiące y, cywilów, którzy nie zniknęli nagle, prawda? Nie poszli do morza i się utopili. Nie wywieziono ich do Niemiec. Oni tam byli jeszcze przez parę lat. Niemcy, traktow Rosjanie traktowali ich w sposób potworny, tak jak Niemcy traktowali y, ludzi, których zdobywali. Tu w ogóle nie było różnicy. I teraz Misiael ze swoją mamą zachowali swoje gwiazdy Dawida, chociaż nienawidzili tego symbolu, ale wiedzieli już, to było wiadomo, że idzie, Rosja, że idzie Rosja, to nie było tak, że jednego dnia wchodzą Rosjanie, o, nic nie widzieliśmy wcześniej. Więc zachowali te gwiazdy, wierząc w to, że jak wejdą Rosjanie, to pokażą, powiedzą, my tu jesteśmy ofiarami, ale gdzie tam, dla Rosjan, dla żołnierzy sowieckich, oni byli po prostu Niemcami, mówili po niemiecku, mogli sobie wyciąć taką gwiazdę z prześcieradła żółtego w ogóle, co za problem i byli, zostali, jeszcze bardziej byli poniżani, bo jako ci Żydzi, Miślingi, to mieli jakiekolwiek prawa y, za y, czasów Rzeszy, natomiast jako Niemcy w Związku Radzieckim nie mieli żadnych praw. I mnóstwo ludzi, mnóstwo cywilów zmarło y, z głodu, z cierpień, z tortur. On trafił do takiego obozu potwornego. 80 dni spędził w potwornych warunkach. Y, no za nic oczywiście, po prostu podejrzewa... Każdego, każdy Niemiec był podejrzany. Znowu, zmiana tożsamości, wyjeżdżając do Niemiec, znowu jest traktowana jako Żyd. Tylko teraz tak w ukryciu, bo wiadomo, że po II wojnie światowej denazyfikacja de, de wszystko, y, co, dotyczy, y, co dotyczyło Niemiec, ale gdzieś to nie jest tak, że kończy się wojna i nagle wszyscy Niemcy mówią o matko, byliśmy antysemitami, to okropne. Tylko po prostu wiedzą, że nie mogą mówić pewnych rzeczy. To, to nie jest takie proste, żebym ja teraz tutaj mówiła, Jasne. że Niemiec... Zwłaszcza cywilny, jest jednoznacznie złym człowiekiem. Ale pewnych odruchów, które w ciebie wmontowano, tak łatwo się nie możesz pozbyć. To musiała być wielka, wielka nauka, i dopiero dzieci i wnukowie tak naprawdę na pewne rzeczy patrzą inaczej. A lata 50. były bardzo trudne dla Niemiec, i jemu się ciągle brywało za pochodzenie żydowskie w sposób taki, taki pod, podprogowy. Więc uciekł przed antysemityzmem na Nową Zelandię, czy też do Nowej Zelandii. I tam był 7 lat i tam się także spotkał z antysemityzmem, więc mówi, wróciłem do Niemiec, bo tę kulturę najlepiej rozumiałem i, i, i niestety zmarł teraz w lutym tego roku w Stuttgarcie. Ale Magda, udało ci się zachować te opowieści, ci bohaterowie żyją teraz w głowach wielu czytelników, za co ci bardzo dziękuję. Wspomniałaś o tych wnukach, to teraz ciebie postawię w roli wnuczki i reporterki jednocześnie, czyli pojawi nam się babcia władza. Tak była nazywana babcia władzia twoja w twojej rodzinie. Powiedzmy trochę o niej, tak żebyśmy mogli poczuć energię tej kobiety, bardzo żywiołowej, bardzo konkretnej. Kiedy ty w ogóle stwierdziłaś, że to jest ten moment, kiedy musisz poznać prawdę, bo bardzo długo się karmiłaś jakąś taką... Pewną iluzją na temat to tego. jak mnie tak karmiła. No to, <laughs> to powiedz, jak to karmienie wyglądało. Ach no moją babcię władzie poznałam 49 lat temu <laughs> yy, i ona mi od zawsze opowiadała o yy, wojnie. Ja byłam takim dzieckiem, które zawsze dopytywało swoich najbliższych: a opowiedz, jak to było, jak byłaś dzieckiem, a opisz mi, jaki był mój tata, a jaka była moja mama, a opowiedz babciu ty o sobie. I, i miałam to szczęście, że miałam bardzo długo obie babcie. No, moja babcia zmarła dopiero w zeszłym roku, będąc już wielokrotną prababcią. I babcia mi zawsze opowiadała, bardzo często opowiadała o wojnie, o tym, jak była w obozie pracy, jak kręciła na to karce śrubki do traktorów niemieckich w czasie wojny. Tylko że te opowieści mojej babci. Były zawsze całkiem zabawne, do tego stopnia, że ja będąc w liceum, nie cierpiałam szkoły, z całym szacunkiem dla tych, co lubią szkoły, ale szkoła była dla mnie piekłem, była koszmarem, ja się źle uczyłam, nauczyciele mnie nie lubili, bo ja byłam pyskata, no po prostu to był koszmar. Więc wydawało mi się, że jak super miała moja babcia, która zamiast siedzieć w ławce i kłócić się z nauczycielami, zwłaszcza przymiotów ścisłych, na przykład siedziała sobie w baraku, miała koleżanki, szła sobie do roboty, dawali jej obiad. Uważam, że w ogóle pobyt w obozie niemieckim i praca przy tokarce, nawet jej zazdrościłam tego, że jej wciągnęło rękę w tokarkę. No, durna taka, tylko moja babcia miała dar opowiadania i umiała świetnie to wszystko opowiedzieć. O to jest moja babcia właśnie, w, w zdjęcie zrobione w obozie. Ja mówiłam, babciu, no, obóz się zawsze kojarzył z chudymi ludźmi, prawda? No, Wprawdzie nie był to obóz koncentracyjny, tylko obóz pracy, ale no, babcia byłaś dosyć pyzata w tym obozie. A babcia mówiła tak, dlatego że karmiono nas bardzo słonym jedzeniem, bardzo słonym, a wieczorami sprzedawano w kantynie obozowej piwo bezalkoholowe, które było słodowe piwo, bardzo tuczące. Więc wszystkie więźniarki, bo to był obóz żeński, wyglądały tak jak pyzy. Dlatego, że jak potem przyjeżdżała komisja ze Szwajcarii, Czerwonego Krzyża, sprawdzać warunki w obozie, to pokazano im takie dobrze wykarmione. One były potwornie głodne. One głodowały, ale były takie spuchnięte od tego słodowego piwa. No ale potem, kiedy zaczęłam pisać książkę o dzieciach wojny, ja trochę wspominam o mojej babci w książce roku 1945. taka była zajawka we wstępie na Babcie Władzie. I dedykuję jej moją książkę, tam poprzednią. Babcia się bardzo cieszyła. O wtedy jeszcze żyła i była na spotkaniu autorskim, czuła się jak gwiazda w pierwszym rzędzie, i tam zadawano jej pytania. Była strasznie gadatliwa, to mam akurat po niej. No dużo mam po niej, bo to w końcu moja babcia. I kiedy zastanawiałam się, co napisać, jakie tematy do tych dzieci wojny, to pomyślałam sobie, że. Nie mogą być wszystkie tematy wybuchowe, nie mogą być wszystkie tematy wow, nie mogą być wszystkie takie, że ktoś jest Niemco-Żydem, ktoś jest sowieto-Hiszpanem, yy, ktoś jest Japończykiem yy, internowanym, że musi yy, są dzieci powstańcze, są dzieci takie owakie ale muszą być też nudne tematy. Tutaj robię ten cudzysłów: nudne w sensie zwyczajne, bo wszystkie losy nie, nie, ma, nie ma nieciekawych losów ludzkich, i wojennych, przedwojennych, i powojennych. Z każdego człowieka można wycisnąć y, jakąś historię. Czasami tylko jedną, ale naprawdę każdy jest y, tematem. Ale wydawało mi się, że moja babcia jest, będzie takim właśnie tematem zwyczajnym. Zwykła wiejska dziewczynka, y, która chodzi bez butów po wsi, y, ze wsi pod Lwowem, która w wieku y, 13 lat jest ukrywana przez swoją matkę u rodziny y, gdzieś tam w głębi Polski. Rodzina traktuje ją jak służą. O, to jest właśnie... Y, to jest właśnie posiadłość rodowa mojej rodziny. Chałupa pod strzechą, w środku jest moja prababka Stefania, z prawej strony jest siostra mojej babci, zabita podczas rzezi wołyńskiej, z prawej strony jest mój wujek Kazik, a tu są nasze dwie rodowe krowy i strzecha. Wspaniała chałupa i bzy, które podobno bardzo ładnie pachniały na wiosnę. Więc y, takie mam pochodzenie szlacheckie jak każdy Polak. I chciałam opisać takie zwykłe życie mojej babci, które kończy się, jej dzieciństwo kończy się, bo zostaje wywieziona w wieku lat 16 na roboty do Niemiec w końcu, bo nie mogła wytrzymać u swojej rodziny, tak ją wykorzystywali jak służącą. Ale jak poszłam do mojej babci z dyktafonem, ona się strasznie cieszyła, to myśmy przegadały, słuchaj, dwa lata po trochu, bo y, też nie miałam cały czas y, czasu siedzieć y, non stop u niej. To okazało się, że moja babcia... Opowiada mi trochę inną wersję zdarzeń, które mi opowiada do tej pory. Opowiadają, albo wiesz, to też jest tak, że ja byłam bardziej dojrzała i też wiedziałam o co pytać, albo ona też w końcu opowiedziała mi rzeczy, które były smutniejsze niż opowiada mi do tej pory. Przestałam jej nagle zazdrościć. Znaczy to, ta zazdrość to jest taki trochę wiesz, taki cudzysłów, no bo oczywiście nie chciałabym być wieziona do Niemiec na roboty, ale, ale zobaczyłam nagle to wszystko, o czym ona mówi, z takiej prawdziwej strony. Też, ja mam teraz inne horyzonty. Ja też nabrałam wiedzy. Wiedziałam też o co pytać. Wiedziałam, że należy też pytać na przykład o molestowanie seksualne, które było powszechne we wszystkich obozach i i molestowanie seksualne w wojsku polskim, to nie, nie, nam się nie wydaje, że nasi szlachetni żołnierze nie na przykład w ogóle szanowali nasze szlachetne polskie żołnierki, bo to jest inna historia. Moja babcia akurat nie była w wojsku, ale rozmawiałam także z żołnierkami, które były jako nieletnie dziewczyny w wojsku i to naprawdę było bardzo ciężkie. W związku z tym pyta, pytałam też moją babcię o takie rzeczy i ona mi o dziwo opowiadała w sposób taki, jak może ci 93-letnia kobieta wychowana w takiej wstydzie i skromności, może opowiadać, prawda? Więc to też takimi, takimi synusoidami, ale, ale, ale jakoś tam opowiadała. I posz, doszłam do wniosku, że wcale nie będzie to taka zwykła historia, nudna powiedzmy, tylko będzie to rzecz o dojrzewaniu dziewczyny kilkunastoletniej, która powinna w tym czasie chodzić do szkoły, spotykać się z chłopakami albo z dziewczynami. Powinna nie wiem, pleść sobie wianki, powinna śpiewać, powinna chodzić na wiejskie zabawy. Bo przecież w ich wsi był dom ludowy, gdzie, gdzie odbywały się zabawy. No powinna się uczyć dalej, bo ja bardzo chciała się uczyć dalej. Tylko no, skończyła tylko podstawówkę, bo akurat wtedy wybuchła wojna. No powinna mieć takie życie. Może mając lat 16 powinna mieć już jakiegoś absztyfikanta i wychodzi za niego za mąż. Bo słowo apsztyfikant tam... to chyba takie słowo przypisane do babci. Tak. Pamiętam jak moja mnie pytała o Tak. Dziękuję za przypomnienie. A tutaj dziewczyna Nagle ma ucięte to dzieciństwo, to taki koniec dzieciństwa, który przechodzi w dojrzewanie, wyjeżdża na roboty, ciężko pracuje, naprawdę ma niezbyt ciekawe tam losy. Poznaje tam mojego dziadka i to w taki sposób, bo w trakcie wyzwolenia ona już, jak już te obozy były wyzwalane przez Amerykanów, to się mieszało, Niemcy ich przerzucali z obozu do obozu. W końcu spotyka człowieka, który którego nie kocha, ale który daje jej poczucie bezpieczeństwa. I jest nim właśnie... To jest właśnie babcia. Wzięli ślub w obozie w Niemczech w roku 1945, w lipcu. Napisałaś, że babcia była niezadowolona z ubrania. Tak, dlatego ma taką skwaszoną minę, bo ona sobie znalazła fajną garsonkę, y, jakąś po niemiecką, y, popielatą, ale tamte kobiety z obozu, tradycjonalistki, to były jakieś takie z góralki. Powiedział, że trzeba iść do ślubu w sukni ślubnej i w welonie, więc moja babcia. Yy, no i, no, i właśnie urodziła tam dziecko, i w ogóle nie chcieli wracać do Polski, ale jak dziecko umarło, to wrócili i bardzo tego żałowali. Chcia... Się oczywiście nie żałuję, bo by mnie nie było. Słuchajcie, za chwilę będzie już czas dla Was. Bardzo jestem ciekawa Waszych pytań i tego, co Was najbardziej interesuje. Można też pytać Magdę o warsztat. Ja muszę przyznać, że książki Magdy czytam dwukrotnie, czasami nawet po trzy razy, bo najpierw się poddaję emocjom. A potem się zastanawiam, jak ty osiągasz ten ogromny efekt. No i pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę przy drugim czytaniu, że w tej książce prawie nie ma albo jest bardzo niewiele przymiotników. Czyli nie piszesz, że coś jest wzruszające, przejmujące, drastyczne, tylko ten efekt osiągasz poprzez czasowniki że kiedy czytasz o tym, co się dzieje, to ty już po prostu wiesz, że to było drastyczne i naprawdę nie potrzebuje czytelnik od pisarza, od reportera, tego typu określeń. Ty jednym, podczas jednej, jednego ze spotkań powiedziałeś, że nienawidzisz pisania. Więc który z etapów tworzenia książki jest dla ciebie najbardziej taki wciągający, gdzie ty czujesz, że jesteś w środku wydarzenia i jak to dzielisz też energetycznie? Bo najpierw trzeba mieć przestrzeń, żeby w ogóle te wszystkie historie ludzkie, które są pełne cierpienia w sobie pomieścić. No zdecydowanie research. Tak, ale to jest taka porada warsztatowa. Słuchajcie, unikajcie przymiotników. Jak najbardziej wszystkich się uniknąć nie da, ale jak chcemy oddać emocje, Unikajmy przymiotników, piszmy rzeczowo, bo to nie my mamy się wzruszać, tylko ma się wzruszyć czytelnik. Lub nie wiem, jeśli pracujecie, znaczy piszecie artykuły do gazety szkolnej albo wypracowania, to jest taka, taka fajna porada warsztatowa. To przeczytam może Twój fragment i proszę przeanalizujcie, ile będzie w nim przymiotników. O matko, sobie. teraz słuchaj sama, zobaczymy. Będą jakieś imię, słowy przymiotnikowe, o czym ja w ogóle nie wiem, Sprawdzamy. Co to jest. To jest y, też fragment, który zabiera nas do auziru. Y, za chwilę rozwiniemy wątek, też bardzo przyjmujący. Trzy razy Dziennie kobiety wchodzą do baraku żłobka w łagrze Auzir w całkowitym milczeniu. Odpinają koszule. Do piersi przystawiają dzieci podane im przez opiekunki. Jest wśród nich Jenta Aronowa lichtenstein wdowa po Salomonie. Karmi Lilię, swoją córkę i milczy. Dzieci wrogów narodu mają wyrosnąć na ludzi przyszłości, bez rodzinnych sentymentów. Kobiety, które je urodziły, powinny pozostać im obce. Dlatego nie wolno się do córek i synów odzywać, uśmiechać, ani im śpiewać. Kto by rozmawiał z własnym dzieckiem podczas karmienia, poniesie karę. Po kwadransie strażnik daje znak. Matki oddają dzieci opiekunkom, zapinają koszulę, w milczeniu wychodzą z baraku i wracają do pracy. I potem mamy historię Lili, która mówi, nie znałam takiego pojęcia jak mama. Pewnie nikt w naszym żłobku nie znał. Żadna opiekunka nigdy nie użyła przy nas podobnego słowa. Kiedy kobietom kończył się pokarm w piersiach, już nie mogły do nas przychodzić i wsio. Dopóki nie chodziliśmy, leżeliśmy po prostu w łóżeczkach. Opiekunkami były przypadkowe więźniarki, nie miały żadnych kwalifikacji. Nie było mowy o czułości z ich strony, piosenkach, zabawkach, chyba im tego zabroniono. Miały nas tylko utrzymać przy życiu, jak w hodowli zwierząt. Ja naliczyłam dwa przymiotniki. Uf. Niezbędne w tym tekście. Tak, no czasami są niezbędne, tak, tak. Ale one faktycznie pokazują, że ten efekt wciągnięcia w sytuację, tego, że ty nas teleportujesz w ogóle do środka wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, to jest właśnie czasownik. I to też jest bardzo ważne przy warsztacie, jeżeli chcemy oddać grozę tamtej sytuacji. W tym, że wiesz, ja tego nie robię tak, że siedzę, mówię, dobrze, to teraz Grzebałkowska piszemy. Pamiętaj, nie pisz przymiotników. Jasne, to już tak się jakoś, jakoś tak mi się pisze, a potem to zauważam. Ale też na którymś etapie mojego życia, pamiętam był to Jacek Hugo Bader, yy, napisałam yy, jakiś reportaż, dałam do przeczytania, on mówi, słuchaj, za dużo przymiotników. Tak jak w tym, pomyślałam sobie, nie trzeba pisać, że te łóżeczka były brudne, bo one były brudne, tylko trzeba tak ten barak opisać, żeby czytelnik od razu zobaczył, Nędzę tego baraku. Nie używajmy słowa takiego płytkiego przymiotnika, jakby, że brudne, że nieszczęśliwe, że smutne. Może, może to jest coś takiego. Natomiast jak pytałaś, co najbardziej lubię z pisania, to zdecydowanie research. No bo wtedy sobie jeździsz, rozmawiasz z ludźmi, jest oczywiście wtedy szalony element stresu, bo trzeba zdobyć bohaterów, trzeba zdobyć temat, napisać, potem ja nie mam cierpliwości, więc jak piszę do kogoś maila i ten ktoś mi nie odpisuje przez dwie godziny, to ja już po prostu mam zawał, że już na pewno mi się to nie uda, więc to jest taki element też niepokoju, ale wiesz, wtedy sobie czytasz stare gazety, czytasz sobie mnóstwo książek, bo no taka też jest główna zasada pisania, że na jedno zdanie napisane trzeba przeczytać tysiąc zdań wydrukowanych i wtedy także siedzę w archiwach, bibliotekach, ja to uwielbiam. No i oczywiście jeżdżę za granicę, no to ja uwielbiam podróżować. Się uśmiechnęło. Tak, tak. Słuchaj, ale ja też Ci bardzo dziękuję, że Ty znajdujesz takich jasnych ludzi w tym koszmarze. Bardzo lubię to zdanie, kiedy piszesz, więźniarki nazywają go Walerianem Walerianowiczem, bo jest jak lecznicze krople, potrafi uspokoić każdą. Tak naprawdę jest to opowieść o Sergeju Wasilewiczu Barinowie. Powiedzmy trochę, jak Ty też wyłapujesz tych ludzi, którzy... W tym mroku, w tym koszmarze, są jakąś nadzieją dla ludzi, z którymi są bardzo blisko. Mimo, że są to zależności to bardzo. Proste. Ludzie trudne. o tym mówią, a ja. Potem pogłębiam. To mi wspominało kilka osób o nim, że właśnie dzięki niemu na przykład mama przeżyła. Potem to Ale powiesz szczerze, że to zdanie piękne. Więźniarki nazywają go Walerianem Walerianowiczem, bo jest jak lecznicze krople, potrafi uspokoić każdą. To jest jeden do jednego zdanie od Twojego rozmówcy, czy to już jest Magdy bałkańskiej? Nie. nie, no tylko wiedziałam, że się nazywał Walerianem Walerianowiczem, a pomyślałam sobie, że nie każdy czytelnik będzie wiedział, co to znaczy waleriana dzisiaj. Yy, może, więc pomyślałam sobie, że Dlatego go tak no, ja wiedziałam, że dlatego tak. go nazywają, ale że no jest właśnie jak te lecznicze krople, więc samo to zdanie tak się ułożyło. Chyba nie, nie jedna osoba z nas chciałaby, żeby tak się nam zdania same układały, jak Magdzie Grzebałkowski. Słuchajcie, obiecałam, że będą pytania z sali, więc czas najwyższy, kto przełamie milczenie i zasłuchanie. Bardzo prosimy. Opisała Pani w swojej książce postać Hansa Franka, człowieka, który właściwie doprowadził do tego, że zło było bezwartościowane. Nie było tej czynu, który miał być ideologiczny, czy, czynem tylko jako praca, niczym rzeźnik albo nawet ogrodnik. I nie dziwne jest wręcz dlatego, że był on taki nienawistny wobec własnego ojca, który jeszcze go tutaj nie podtrzymywał przy duchu. Pytanie jest jedno, czy był na przykład ktoś, kto był dumny ze swojego ojca? A, oczywiście, oczywiście y, ale y, z rodziny Nik y, Hansa Franka, tak? Znaczy w ogóle. No bo z rodziny Hansa Fr Hans hmm? Frank miał pięcioro dzieci hmm. i czworo było bardzo dumnych z ojca, i chociaż Niklas Frank. Y, pokazał im po latach, kim był ojciec, to oni twierdzili, no jeden brat powiedział, no dobra, no może tata jednak był tym ludobójcą, ale jednak to był mój tatuś. A cała reszta w ogóle wypierała, uznała Niklasa Franka za czarną owcę. A, a jeśli chodzi o innych dumnych, ale z ojców oprawców, tak? W ogóle. Bo sądzę, że znalazliby się na przykład tacy, którzy by nawet z, z tych, którzy dzisiaj uważamy za bohaterów, byłoby po prostu z niego niedumnych ponieważ było na to spowodowane słabą relacją z ojcem, albo na przykład tym, że nie potrafi, pomimo tego, że był bohaterem narodu, to nie potrafił być bohaterem dla własnego syna czy córki. Tak. To jest, to jest w ogóle bardzo skomplikowane hmm? i to było tak pół na pół, że hmm? niektórzy byli dumni ze swoich ojców, niektórzy yy, nie byli dumni ze swoich ojców. Natomiast te dzieci wojny, z którymi ja rozmawiałam, one same się potem stały ojcami i matkami i większość z nich, Miała trudności w nawiązaniu relacji ze swoimi dziećmi, zwłaszcza ci, którzy urodzili się w łagrach i swoich rodziców poznawali jako nastolatkowie, i nie wiedzieli w ogóle, z czym jeść to ojcostwo. Ani nie nawiązali kontaktów ze swoimi rodzicami. Do końca życia mieli takie. Zdystansowane y, stosunki. Tak samo mówi mi jeden pan, y, Georgi Pogoniajło, który zresztą jest y, działaczem białoruskim i został ostatnio aresztowany przez y, milicję białoruską. On wyszedł, ale bardzo się denerwujemy, że go znowu aresztują. Więc on powiedział, że po pierwsze, matka była zawsze mu obca. On nie miał ojca, y, jego ojciec zmarł w łagrze, ale matka była mu zawsze obca. Natomiast on sam. Zdaję sobie sprawę z tego, że był zimnym ojcem, bo też nie potrafił być ojcem. On, no, więc, no więc to różnie było, różne te stosunki z rodzicami były. No, dziękuję pani. Ja dziękuję bardzo i... za pytanie. Bardzo dziękujemy, więc słuchajcie, cisza została przełamana. Ja mam pytanie bardziej o warsztat twórczy i proces pisania książki. Jak mniej więcej wygląda początek, ile pani to zajmuje czasu, skąd bierze się pomysł na takie coś? Yy, dziękuję za pytanie. To jest yy, tak, że pomysł książki narodził się w wydawnictwie. To była wypadkowa naszych wspólnych rozmów z wydawcą. To ni, ni, nie wyszło jakby ode mnie bezpośrednio, że ja na pewno chcę napisać o dzieciach wojny, tylko toczyliśmy długie rozmowy i, i pewnego dnia, a może dzieci wojny. Yy, natomiast praca nad książką trwała trzy lata i gdzieś tak półtora roku. Dwa lata trwa zbieranie materiałów, czyli wymyślam tematy, szukam bohaterów, rozszerzam te poszukiwania. No, to jest, tak jak mówię, no naj, potem jadę do tych ludzi, to jest najprzyjemniejsza rzecz. Potem bardzo trudne jest odsłuchiwanie nagrań. To trzeba jednak robić osobiście, a jak jest kilkuset rozmówców, albo no nawet 150. Każdy mówi dwie godziny. Potem dwie godziny trzeba spisywać te. Dwie godziny. Jest tak dwie godziny spisywania na godzinę rozmowy. czyli to jest kilkaset godzin, które trzeba spędzić na spisywaniu. i to jest potworna rzecz, tego najbardziej nie lubię. No a potem trzeba zacząć pisać. I pisałam tę książkę. Od maja zeszłego roku, a ostatni tekst oddałam chyba na początku kwietnia tego roku. Yy, więc yy, no nie cały rok. Miałam pisać w ogóle krócej, ale mi się to wszystko przedłużało. No nie, nie umie człowiek przewidzieć yy, tak, tak dokładnie, ile będzie pisał. Natomiast książki nie da się napisać szybko, zwłaszcza literatury faktu, dlatego że mogę sobie mieć ułożone wszystko w głowie, a potem, jak już mam research, siadam, piszę. To robię pogłębiony research. Niemal każde zdanie trzeba sprawdzić. Zresztą mam zasadę, że daję przypisy do książki, więc jeszcze jest ten aparat naukowy, który trzeba wstawiać, który nie byłby konieczny. I na przykład w 1945 roku nie mam, w tym książce o 1945 nie mam przypisów, ale niektórzy czytelnicy mówili: A dlaczego tam nie ma przypisów? Więc mówię: Dobrze, no to teraz zrobię. Więc to też trzeba zajrzeć do każdej książki, poszukać cytatu, zapisać na jakiej stronie, użyć tej tam fachowej fachowego języka, który zresztą lubię. Więc tak to jest. A potem na przykład jak ktoś, jakiś bohater mi mówi 46 w kwietniu powieszono Hansa Franka. To ja wtedy Siadam i szukam zdjęć z tego powieszenia, daty dokładnej, to wtedy widzę wspomnienia tego kata. I to ty wszystko weryfikujesz, też, i to bo wszystko, nie, możesz każdą rzecz, nie, nie, nie możesz ufać pamięci. Nie, nie, absolutnie nie można ufać pamięci, więc y, weryfikuję i nie mogę ufać so samej sobie. Jest taka zasada, że nawet jeżeli wiem, że Juliusz Słowacki napisał Pana Tadeusza, to i tak muszę to sprawdzić, więc, <głos> <głos> więc wszystko należy weryfikować i sprawdzać. I to też zajmuje dużo czasu. A poza tym na przykład w trakcie pisania reportażu o dzieciach powstań y, powstańcach albo dzieciach Powstania cywilnych, nagle mówię o rety, przecież wychodziły gazetki powstańcze. A czy tam pisano coś o dzieciach? Więc dawaj siedzę, na szczęście to wszystko jest cyfryzowane, więc siedzę w Polonie. Polecam Państwu Polonę, w ogóle jest cudowną rzeczą. Siedzę w Polonie, yy, to jest cyfrowa biblioteka, yy, gdzie są zcyfryzowane gazety powstańcze. I to jest takie wciągające, że czytam sobie wszystkie gazety i szukam gazet, yy, w których byłoby cokolwiek o dzieciach. I, I tam ja jawnutkę, tak? W ogóle znajduję jawnutkę, czyli gazetkę powstańczą wydawaną tylko dla dzieci, bardziej mówioną, bo była wydawana tylko w jednym egzemplarzu, a była czytana osobno w klatkach schodowych dzieciom na Żoliborzu. Yy, natomiast no też szukam gazetek powstańczych, w których yy, są artykuliki o dzieciach i są. Taki wstrząsający artykuł z początku powstania, gdzie leży dzieciak powstaniec z szpitalu powstańczym, ma amputowaną nogę i lekarz mówi, słuchaj, może czas zawiadomić twoją mamę. I taki dzieciak bez nogi, powstaniec, mówi, jeszcze nie, bo mama się będzie gniewała. To, to w ogóle rozwalają mnie takie rzeczy. Więc to też bardzo przedłuża pracę. No i potem jest ten najszczęśliwszy moment, bo oddanie książki w ogóle to jest pikuś. To wcale nie jest koniec pracy. Potem zaczyna się piekło pod tytułem redaktorzy, którzy czytają, którzy wyszukują błędy, którzy pytają, czy tak na pewno... Oni są szalenie ważni. W ogóle połowa sukcesu książki to są redaktorzy. Bez nich nie ma życia. Natomiast no, też jest męczące, bo... Namęczył się człowiek, napisał, oddał, koniec, a oni mówią: Przeczytaj jeszcze raz. A zobacz, czy tutaj coś nie trzeba przerobić, a czy tu nie trzeba czegoś przełożyć. Potem jest korekta językowa. Potem spotykamy się z adiustatorką, która odsyła, mówi: Tutaj takie błędy. Potem stara się człowiek robić te przypisy już naprawdę najlepiej, jak się pamięta z uniwersytetu. A korektorka mówi: E, słuchaj, ale to strasznie, czy na pewno to ma być to tamże, czy ma być tutaj ten opus cytatum. I. Potem jeszcze zdjęcia wsadzić, jeszcze podpisać y, zdjęcia, jeszcze rysunki i potem w końcu już idzie do drukarni i potem już nie ma nic i stale przyjemności, czyli spotkania autorskie. To najbardziej lubię. Ale powiedziałeś przed chwilą ważną rzecz, że są dziękuję takie… Dziękuję bardzo. A jeszcze jest jedno bardzo pytanie? Mam jeszcze jedno, proszę, proszę. mam jeszcze jedno pytanie dosyć krótkie. Mówi się, że e, najtrudniej jest zacząć od pierwszego zdania. Czy uważa Pani, że to prawda? Tak, tak, tak. W przypadku moim tak, bo są takie koleżanki i koledzy, którzy zaczynają, zaczynają od środka, jak im nie idzie. No po prostu nie idzie im od początku, to mówią, zacznę od środka jakoś, jest taka reporterka i dokumentalistka zresztą, Irena Morawska, która mówiła zawsze tak, nie idzie na początku, niech ci zacznie od środka, a ja nie mogę. To pierwsze zdanie w moim przypadku to jest taki... Haczyk, na którym potem wieszam cały łańcuch i, i bez tego nie ruszę. Więc czasami jest tak, że siedzę dwa tygodnie, tracę czas, wiem, że już deadline się zbliża, a ja piszę takie zdanie, siakie zdanie, nie idzie. Znaczy mówiąc zdanie, mam na myśli jakby pierwszy akapit. I to jest bardzo ważne. Czasami jest tak, że coś mi do głowy przychodzi, a ja to odpycham, nie chcę tego napisać. Na przykład pierwsze zdanie w książce, w reportażu, który zaczyna książkę, przychodziło mi do głowy, że a działo się to we wsi Glabis, niedaleko wsi Stutthof. E, co myślę, takie legenda mi wychodzi, co to za zdanie? Mówię, nie, to nie może być, inne, inne. A w końcu mówię, no dobra, zacznę od tego zdania, bo, bo ni nigdy nie napiszę tej książki. I masz tytuł, że to jest legenda. Tak, tak, tak. I, i mówię, a może to pisze legendę o panu Arturze, i najwyżej się nie spodoba redakcji, to napisze od nowa jakoś inaczej. No i basz, spodobało im się, więc to różnie jest. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję ślicznie. Prosimy o kolejne pytania. Ja jeszcze, tak. ja jeszcze tylko powiem, że ten Mickiewicz i pan Tadeusz, żeby tutaj żart był wychwycony, bo słowacki padł, wiesz? No bo jest taki do No ja wiem, no właśnie wiem, ale na wypadek, gdyby potem wiesz, komentujący wyda... na pewno będą komentować. Ja już widzę to na tym YouTubie. To powiedział Fischer, albo... ja ktoś powiedział Fischer albo ktoś właśnie, że jeżeli na... jakiś słynny wydawca, że i nawet wie... czy Bortkowicz, nawet jeżeli wiem, że słowacki napisał pana Tadeusza, to, to sprawdza. sprawdza. tak. Przepraszam. Tak, ja przychodzę tutaj z pytaniem stricte dotyczącym podróży i wywiadów, ogólnie otrzymywania informacji potrzebnych do, tych, do tej książki. I się pytam, czy napotykała Pani osoby, które po prostu odmawiały udzielenia wywiadów ze względu na to, że po prostu ciężko jest, wiem, ciężko jest opowiadać na przykład niektórym ludziom o przeszłości, o wojnie, o osobach, które były związane ze zbrodniami wojennymi. Czy po prostu napotkała Pani na takie osoby i jak wtedy wyglądała rozmowa, jak spotkanie się przebiegało? Tak, zdarza się tak, i, i jestem z gatunku takich choler, które jakie wyrzucą drzwiami, to władzi przez okno, albo wstawiam nogę w drzwi, albo wysyłam pocztówki. Z kwiatami <laughs> jestem, też przychodzę. Jestem właściwie reporterką z halkerką. Tak, z kwiatami też przychodzę. Ale bywa taki moment, że kiedy trzeba powiedzieć już stop. Jeżeli ktoś naprawdę mówi, że nie chce rozmawiać, no to nawet jeżeli to jest cudowny temat i cudowny bohater, to no, mówię, y, trudno, przepraszam. I właśnie tak jak już mówiłam wcześniej, ten Niemiec, który, do którego dotarłam, co, tego listy pod podłogą, który no, naprawdę rozpracowaliśmy go jak, jak y, y, naprawdę y, agencja szpiegowska y, y, i odmówił. I nawet chciałam pojechać do niego, do Niemiec, stać pod jego drzwiami i powiedzieć: Byte, byte, byte. Ale pomyślałam sobie, że nie, że to już jest przesada, ten pan jednak jest koło dziewięćdziesiątki, że dostanie zawały, jak zostanie polską reporterkę pod swoimi drzwiami. Natomiast akurat, bo tak się zdarza w ogóle w życiu reportera, że ludzie odmawiają. Wtedy właśnie na przykład jak się jedzie na polską wieś i miałam taki przypadek kiedyś, to akurat nie był reportaż z tą książką związany, ale jechałam robić reportaż o matce, która pozwoliła na to, żeby ojciec zabił ich dziecko z różnych tam względów. I ona nie chciała mnie wpuścić do siebie. A wtedy ja nogę w drzwi i mówię, dobra, to nie chcę Pani już nagabywać, ale bardzo proszę mi dać szklankę wody. Upalny dzień był. No wody pani chyba nie odmówi. No i nie odmówiła, no jak już weszłam, to już się nie dałam wypchnąć i wyszła całkiem ciekawa, straszliwa historia. Natomiast tutaj to było chyba tak, że ci ludzie, do których docierałam, chyba chcieli rozmawiać o ze mną. Po pierwsze, część ludzi, kto w ogóle byli. Tacy, którzy już rozmawiali o wojnie wielokrotnie, więc chodzą na apele szkolne, rozmawiają z dziennikarzami, więc dla nich to też jest taki chleb powszedni. Są też ludzie, którzy po prostu nie wierzą w to, że ich historia może być do opowiedzenia. Pani Ela Jankowska, właśnie ta, która zabijała susły jako sześciolatka, żeby mieć co jeść na Syberii, ona mówiła, ale no. Moja historia nie jest w niczym ciekawa. No co, byłam na Syberii. Wiele porozmawiamy, panie Elu, jak nie będzie ciekawa, to sobie pójdę. Oczywiście była fantastyczna, yy, ciekawa historia. I, I tak było. Czasami trzeba ludzi namawiać. Czy tutaj był ktoś, kto tak zdecydowanie mi odmówił? Nie mogę sobie przypomnieć, chyba nie. Chyba nie. Ci ludzie na przykład, którzy byli w łagrach. Bardzo chcą o tym powiadać. To jest też tak, że te dzieci wojny zdają sobie sprawę, że ich czas się kończy. No zobaczcie, z dorosłymi wojny dzisiaj już nie porozmawiamy, prawda? Tylko z dziećmi wojny. Więc oni też bardzo zależą, na, bardzo im zależy na tym, żeby coś po nich zostało, żeby ocalić ich od zapomnienia. I, i, I chcieli ze mną rozmawiać. Natomiast ja mam w ogóle taki apel przy okazji, jak tutaj już siedzę. Słuchajcie, rozmawiajcie ze swoimi dziadkami, rodzicami. To nie chodzi tylko o wojnę. To jest bardzo ważne, żeby wojnę zapamiętać, bo za chwilę to będzie jak rozmowa z Powstańcem Styczniowym. No już nie, nie żyje żaden Powstanie styczniowy. nawet już nie żyje nikt, kto był dzieckiem w czasie I wojny światowej. Więc nagrywajcie na dyktafony, na komórki. Każdy ma przecież dyktafon w komórce. Zapisujcie, ale. To nie chodzi tylko o to, żebyśmy rozmawiali z ludźmi, którzy przeżyli wojnę. No bo za 10 lat będzie perspektywa dziecka wojennego, to będzie perspektywa dziecka, które przeżyło lata 50. A pomyślcie sobie, pewnie jesteście w większości jednak z Warszawy. Jakie to ciekawe spotkać człowieka, który pamięta Warszawę sprzed 56 roku, a to nie jest takie trudne jeszcze spotkać, sprzed 56 roku, który nam opowie, jak pamięta. Warszawę bez pałacu kultury. My sobie tego nie wyobrażamy, prawda? A oni tak. A potem lata 60. wszystko jest warte do zapamiętania i do zapisania. A może część z Was chce być dokumentalistami w przyszłości, no więc nakręcajcie filmiki z takimi y, ludźmi. A może w przyszłości zrobicie na przykład dokument dyplomowy o swoim ojcu, o swojej babci, o swojej matce. Zachęcam. Przepraszam, bo jeszcze pewnie jedno pytanie. Nie, to już Nie Pan tylko bardzo. tak stał. Dziękuję tak, tak, panu Prawo. Ja tylko zdradzę, że jak przyjeżdżaliśmy tutaj na Żoliborz, to Magda powiedziała, że ja już cały czas myślę mapą powstania warszawskiego, co działo się na Żoliborzu i pokazywałaś mi, w których rejonach, co gdzie było ustawione. Tak, prawda? ja wiem dokładnie, jest tak w którym miejscu wybuchło. Bo naprawdę powstanie warszawskie wybuchło o godzinie 15 w, yy, czy o 13 na Żoliborzu. Niechcący zupełnie. Mało kto o tym wie, bo jednak wydaje się, że ta godzina W. Tak, Ale mam nadzieję, że trochę ze mnie zejdzie, bo ja też chcę lubić Warszawę dla samego lubienia Warszawa. Jestem na Starówce, bo zawsze mieszkam u przyjaciółki na Starówce i tam jest ulica Kilińskiego. Ja tam tylko widzę wybuch czołgu Pułapki teraz i widzę resztki ludzi wiszące na parapetach, bo takie, taka była moc tego wybuchu, tam zginęło jakieś 300 osób. Ja nie chcę tego widzieć. Ja chcę, żeby to się we mnie trochę zatarło jednak. Mamy jeszcze pytania. Dobrze, ja mam takie pytanie. Jest takie słowne powiedzenie, historia jest pisana przez zwycięzców. I właśnie poruszyła Pani tutaj w wywiadzie temat obozów koncentracyjnych dla Japończyków w USA. Czy znalazła Pani więcej takich tematów podczas rozmów z ludźmi? To jest bardzo dobre i to dotyczy w ogóle wszystkiego, że historia jest pisana przez zwycięzców. I teraz historię, którą nam się wciska, choćby historię Polski, którą przerabia się to, czego Was, mam nadzieję, nauczyciele nie uczą tak bardzo, jakby chciał minister Czarnek. To, to też jest historia pisana przez zwycięzców. Nie dajmy sobie wcisnąć totalnie kitu. Natomiast ja zawsze staram się właśnie spojrzeć na historię z perspektywy każdej. Więc jeśli chodzi o tych Japończyków, to myślę, że te dzieci Basków mogły być też taką perspektywą, też inną. To polecam po prostu przeczytać moją książkę. Ale też. Ciekawe, jest, no ciekawe są też to, no w roku 1945 też jest perspektywa niemiecka, którzy nie byli zwycięzcami w roku 1945. A ja rozmawiam z cywilami niemieckimi i pytam ich, jak to było być tym cywilem w 1945 roku. I faktycznie pojawiały się czasami zarzuty ze strony silnej prawicy, że po co ja piszę, że Niemcy też cierpieli, skoro oni wywołali wojnę. No tak. Tylko, że ja mam taką teorię, że cywil to jest zawsze cywil. Cywil jest zawsze ofiarą yy, tych panów, którzy siedzą gdzieś u góry, palą cygara i zastanawiają się, jak to złupić sąsiednie państwo albo nawet dalsze państwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że się wszyscy otwierają. Bardzo proszę. Rozmawiała Pani z bardzo wieloma osobami, które przeżyły takie okropne, traumatyczne przeżycia. Jak to oddziałuje na człowieka? Jak wygląda, jak się Pani czuje po tym wszystkim? A jak ja się czuję? Myślałam, że jak oni. Oni mają traumę do dzisiaj, natomiast jak ja się czuję... Wie Pan co? Mam już odpowiedź na to, dlatego że już mnie pytano o to. Ja napisałam też książkę o Beksińskich, więc zawsze wszyscy pytali, jak ja się czuję po napisaniu książki o Beksińskich. Otóż wydaje mi się, że we mnie są dwie osoby. Ale to ja. Yy, grzebałkowska reporterka i Grzebałkowska zwykła, Grzebałkowska z, z, po prostu. Mamusia. Ale to Grzebałkowska matka, przecież bo to no jest. Grzebałkowska mamusia, mamusia, Grzebałkowska żona, Grzebałkowska mamusia pieseczka także mojego. Więc Grzebałkowska reporterka ma wytworzone w sobie, czyli ja, mam wytworzone w sobie pewne mechanizmy obronne. Bo jednak pracuję w tym zawodzie już 20 parę lat. Zaczęłam w 1996 roku pracować jako reporterka. Oczywiście zaczynam w gazecie lokalnej od dziur w ulicach, ale uważam, że to jest bardzo dobrze iść powoli, yy, yy, robić coś najpierw, a potem większą formę większą, a książka na samym końcu. Więc wytworzyłam sobie umiejętność budowania takiego muru między strasznym tematem a moim wnętrzem. I po prostu. Nie oddziałuje to na mnie strasznie. Ja się skupiam na tym, żeby zebrać jak najlepiej materiał, żeby się jak najlepiej przygotować do pracy, żeby jak najfajniej porozmawiać z ludźmi i żeby jak najciekawiej dla czytelnika napisać yy, książkę. Natomiast nie rozczulam się nad samą sobą ani nad tematem. Jest takie powiedzenie, nie wiem kto je powiedział, ono jest fantastyczne. Treny pisze się suchymi oczami. Czyli Kochanowski, chociaż się strasznie wzruszał nad tą orszulką. W ogóle słyszeliście, że podobno orszulki nie było, że to jest tylko taka figura? Ja nie mogę w to uwierzyć. Ja kocham treny Kochanowskiego i, i co? Nie było orszulki, więc chodzi o to, żeby na zimno napisać. Trzeba tak to zrobić. Natomiast jest jeszcze grz druga Grzebałkowska, dr Grzebałkowska mamusia, yy, żonusia i yy, pancia, pieska i ani nie oglądam filmów o wojnie, ani nie czytam książek wojennych. Aleksiejewicz książkę wojna, ma sobie, wojna nie ma w sobie nic z kobiety przeczytałam tylko do momentu, co naprawdę jest bardzo na początku, gdzie pewna kobieta opowiada, że musiała utopić dziecko, w niemowlę w bagnie, żeby nie płakało, żeby Niemcy nie usłyszeli partyzantów kryjących się właśnie w bagnach, stojących po pas w wodzie. I w tym mówię, o dobra, thank you. <noise> dalej nie czytam i nie wiem, co dalej z tej książki, już, już nie czytałam. I, i tego, rzeczy, tego typu rzeczy ja, jako Magda Grzebałkowska prywatna, nie jestem w stanie. Za bardzo przeżywam. Jeszcze, jak mam dziecko, no to wszystko się przekłada w ogóle. Każde, każde dziecko wojny ma twarz mojego dziecka. Natomiast jako reporterka, biorę to na zimno. Dziękuję bardzo. wiem, że jesteś w stanie to tak rozdzielić. Cały tak, jak, jest to jakoś zagadka, mi się wiesz? to udało, natomiast nie każdy reporter to umie i pochodzi. Popier... I tego chyba też nie uczą, prawda? W szkołach pisania nie, a to jest bardzo nie, nie. potrzebne. Znaczy, ja zawsze, jak mam, jak mam wykłady w szkole reportażu, rzadko mam wykłady, ale jak mam, to proszę tych ludzi, żeby nie zaczynali od pisania książek i żeby jeszcze nie brali sobie tematu Holokaustu na przykład. Bo bardzo często jest tak, że bardzo zdolni ludzie e, napiszą e, książkę pierwszą. To nie musi być ten temat Holokaustu, ale musi to być, znaczy może to być smutny temat, i ta książka ich zabija. I wybitnie zdolni młodzi ludzie nie napiszą potem już nic. Do końca życia ta książka ich traumatyzuje, bo to trzeba naprawdę umieć sobie oddzielić trochę to wszystko. Ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę. Mam trochę luźniejsze pytanie, ale uważam, że równie ważne. Jakiej rasy jest ten piesek? Jak ma na imię? <noise> Oczywiście, że to jest bardzo ważne. On jest nawet wymieniony w podziękowaniach. To jest w podziękowaniach nawet wymieniam. To jest rasy Chihuahua. On jest taki majutki i on ma na imię Toto. Ponieważ moja córka występowała przez wiele lat w teatrze dziecięcym i grała w Dorotce z Krainy Os i Dorotka z Krainy Os, jak wiadomo, miała psa o imieniu Toto. Więc to tu jest moim szczęściem. Na Instagramie właściwie, Instagram jest pół na pół lansem na książkę i, i, i moim pieseczkiem. Więc Zachęcam. Ale twoi bohaterowie też mają psy niektórzy. Tak, tak, bo ja jestem w ogóle psiarą i zawsze miałam pieski, uwielbiam pieski. Dziękuję bardzo. Dziękuję się, a pani Dziękujemy. ma pieska? Mam pieska i też malutkiego. Taki Jorczek i ma na imię Pusia. Oj, to by się zaprzyjaźnili, bo fajnie, jak takie dwa małe, bo dużych się boi, mój. No, moja tak samo. No, bo są duże, nie? No to no. trzeba się spotkać kiedyś. Dobra, koniecznie. Jak do Warszawy, to bądźmy w kontakcie na Instagramie. Randka czworonożna umówiona. Ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Dobry. To jest ważne w pisaniu książek. Co jest, co jest? Ważne w pisaniu książek. To jest ważne, ważne. w pisaniu książki. Jezu, żeby nie zwariować. Żeby, żeby tak się nie odciąć na przykład od życia własnego. Mężczyznom jest łatwiej, ale mam nadzieję, że to się w ogóle zmienia. To jeszcze trochę panuje taki genderyzm w naszych czasach. Kobiety, pisarki, kobiety, reporterki muszą ogarniać życie, dziecko, dom i pisać. Ja akurat mam taką boską sytuację, że mój mąż nie pracuje, on jest, on jakby postawiliśmy na pisanie. Natomiast wiem, że mężczyźni mówią: "I dobra, kochanie, jadę na miesiąc, bo muszę się skupić na książce". Oni mają łatwiej, lepiej. Natomiast to jest ważne takie warsztatowo w pisaniu książki. No właśnie, żeby nie zwariować, żeby, żeby skończyć książkę. To jest bardzo ważne. Mam kolegę, który podpisał umowę na dziewięć książek i żadnej nie skończył. Zbierał materiały i żadnej nie skończył. Bo wie pan, jak się podpisuje umowę na książkę i się jej nie napisze, trzeba oddać zaliczkę, którą się oczywiście natychmiast wydaje, więc, więc to jest w ogóle potworna kwestia. Dlatego ja nigdy nie biorę dużych zaliczek. U kolegi Przez... już jest windykator, tak? Tak, tak, tak. Co jest jeszcze ważne? ważne jest żeby nie stracić od czytelnika bo pisze się książkę nie dla siebie, nie dla bohatera, tylko dla czytelnika i bardzo ważne jest to, żeby pogodzić się z tym, że jednak zdradzi się bohatera. Biografia zwłaszcza i literatura faktu, to jest nieustająca zdrada człowieka, z którym się rozmawiało. Idę do człowieka, rozmawiam z nim, ja jestem z, z urodzenia sympatyczna, chyba, że mi ktoś wkurzy, ale yy, no, dla bohaterów staram się być zawsze bardzo miła i nawiązujemy niż porozumienia, no bo inaczej nie da się porozmawiać na, na różne intymne tematy i ten człowiek czasami mówi mi pewne rzeczy, których nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że on y, mi to mówi, a ja potem go zdradzam. Ja potem piszę te rzeczy w reportażu. Bardzo często daję do autoryzacji y, teksty, co nie jest popularne, ale myślę sobie, że ktoś mi na sercu, y, znaczy serce na dłoni daje, oddaje mi swoje życie, wszystko mi mówi, to byłoby świństwem potem y, opublikować tekst, którym ja zdradzam jego intymne rzeczy bez jego pozwolenia. Więc jest mnóstwo ważnych rzeczy. Jedną z najważniejszych rzeczy w książce jest po prostu napisać książkę. Tak, to wszystko. Dziękuję. Dziękujemy. To słuchajcie, ostatnie pytanie, kto się załapie? Dwa ostatnie, Dwa pytania. ostatnie Dobra. pytania. Cieszę dobry. się, że tutaj Magda. I dobry. Ja mam pytanko a propos tego, że pani jeździła po Żoliborzu Bożu i właśnie było przebłyski z tego że researchu, który pani zrobiła, że patrzyła pani jakby inaczej na to. No. I czy ma, pa, czy, czy ma Pani tak często, że po prostu idzie Pani na przykład na pole i sobie myśli, o, ciekawe, czy na tym polu jakaś sławna bitwa, jakie rzeczy się stały na tym polu i rzeczywiście wraca do domu i o... I od razu robi research, co się stało jakby na Jakby mnie po... pan znał. Dokładnie tak robię. Oh. Mam dość, że reporterka to jeszcze historyczka, w związku z tym. A jeszcze w dodatku mam bardzo dobrą orientację w terenie i wystarczy, że jestem w jakimś mieście przez dwie godziny raz w życiu i ja potem mam już w mojej pamięci stałej zainstalowany GPS z tego miasta, więc się orientuję, wszystko pamiętam. Jadąc do jakiegokolwiek miasta, nawet na spotkanie autorskie, natychmiast. Oglądam mapę, żeby wiedzieć, gdzie jest centrum, gdzie wszystko jest i yy, staram się znaleźć miejsca, które trzeba by zobaczyć. Ale jak jestem na jakimś polu, oczywiście nie każde pole rolne jednak, ale jak wiem, że coś tam się mogło dziać, to sobie sprawdzam, co gdzie było. No uwielbiam to. Czyli, że Pani jakby sobie robi mapę w głowie i wszystkie zdjęcia, wszystkie jakieś rzeczy, które napisano... Yy... Łączyć sobie z tą mapą i może. Tak, sobie... tak, tak, staram się. A to Tylko... bardzo ciekawe, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówiłam Jeszcze że tutaj... tutaj... piękny umysł? Piękny. <laughs> Te kropki cały czas łączą. Albo Ten spektrum umysł. autyzmu. Jakie emocje towarzyszyły pani, bądź też osobom, z którymi pani prowadziła wywiad podczas rozmów? Hmm, duże. duże. Yy, ludzie, z którymi rozmawiam, yy, bo pan powiedział, jakie emocje tym ludziom towarzyszyły, tak? Tak, tak. Yy, wie pan co. Duże wzruszenie o dziwo w ogóle, i to było niesamowite, że bardzo mi zależało na tym, żeby oczywiście ci ludzie cofnęli się jakby w czasie i przypomnieli sobie tamte emocje, a nie te takie przerobione potem przez 70 lat dorosłości i, i dojrzałości. I mam wrażenie, że w niektórych momentach się to udawało. Nagle pan, y, który jest, y, z, pan tabor, który jest nie, nie, Pan Tabor, dobra, inaczej ma na nazwisko, ale z powstania warszawskiego, który y, był z Pragi. Był tutaj w 1 sierpnia po tej stronie, zaniósł rozkaz na drugą stronę mostu i już nie mógł wrócić, bo Niemcy zamknęli most, bo przecież wszyscy wiedzieli, że będzie powstanie. Przecież to godzina W to nie była żadna tajemnica dla nikogo, ani dla Niemców, ani dla Polaków. I on nagle jakoś mówi tak, jakby wraca językiem Takim, no jak dzisiaj się mówi, prawda? No nie wiem, jak to już dorośli o tym wiedzą, to już tak nie mówi, no, ale mówi się cringeowo, mówi się y, tam różne, tam mutować i triggerować. Y, więc on też mówi tako, takim swoim slangiem powstańczym tamtego chłopaka. Natomiast było oczywiście dużo łez, było dużo wzruszeń. Ja też się wzruszam, jak z nimi rozmawiam. Y, było też dużo śmiechu bardzo. Czasami są naleweczki, które bardzo. Y, Czasami które... tańczysz. Czasami tańczę z tymi ludźmi, ale nie to, że napijemy się nalewki i tańczymy w kuchni, tylko pojechałam z panem Aleksem Hershaftem na prawdziwe tańce. Więc y, różnie to jest, ale to y, zawsze są rozmowy, które schodzą na dosyć duży poziom intymności. Takiej, no, takiej która właśnie no, jest potrzebą reportera. Że, przecież nie mogę powiedzieć: Dzień dobry, proszę powiedzieć, jak się pan czuł wtedy. Tylko to trzeba jakoś tak zbudować nastrój. Mam jedno pytanie, czy napisaniu książki wpłynęło to w jakiś sposób na. Bliżej do mikrofonu, bo nie słyszę. Czy po napisaniu książki wpłynęło to jakby na pogląd wojny przez panią? Tak, tak, zdecydowanie, tak. Wie pan, ja jestem tą już wielokrotnie przywoływaną historyczką, ale ze mnie taka historyczka, jak z kozej dupy trąba. A przecież wiadomo, że jak się studiuje historię, to skupia się człowiek na swoim y, ulubionym okresie, a przecież ani nie pamiętam wszystkich dat. W ogóle nie pamiętam sobie, żeśmy II wojnę światową przerabiali. Wojna mnie w ogóle nigdy nie pociągała. Dla... Chłopacy tak mają, prawda, że te wojny, że bawią się w te y, oglądanie i, i tak czytają. I, i, I mam mnóstwo znajomych, którzy każdą datę mają w małym palcu, a ja tego unikałam celowo, świadomie, ani mnie to nie ciekawiło. A teraz nagle. Mam bardzo całkiem ciekawą wiedzę, bo musiałam się przecież nauczyć II wojny światowej. Nie mogę pisać o dzieciach wojny, książki o wojnie i nie, wiedzieć, nie mieć pojęcia o czym. No i wie pan, to jest też tak, że każda rozmowa z człowiekiem zostawia jakiś ślad. Mówiąc językiem katolickim ubogaca człowieka, więc no, bardzo się z tego cieszę, że rozmawiałam, więc. A a też powiem panu, że zostawia taki ślad, że tak jak mówię, mam czternastoletnią córkę, która idzie w tym roku do liceum. I, i też robiąc książkę o dzieciach, na, nauczyłam się dwóch rzeczy. Że należy szanować dzieciaki jeszcze bardziej. Dzieciaki, no mówię dzieciaki, ale wiadomo, że to też chodzi o młodzież, też o bardzo małe dzieci. Należy szanować ich bardziej, niż się wydaje, że oni są godni szacunku. To są naprawdę niezależne jednostki, które których nie, nie hodujemy na to, żeby one nam kiedyś podawały tę przysyłową szklankę wody, bo to musimy sobie zrobić pieniądze na dom starców, tylko po to, żeby puścić w świat strasznie fajnych ludzi. Żeby byli dobrzy dla innych. Dobrzy, mądrzy, niegoistyczni, nie trzymać ich pod parasolem, nie robić z nich właśnie jakichś takich podnóżków. To jest bardzo trudne. Wiecie, wychowanie człowieka to jest orety bardzo trudne. Natomiast jeszcze druga rzecz, że że y, nauczyć samodzielności. No niestety mam taką traumę po tej wojnie, y, o której pisałam. Ja w ogóle mam tak, taki strach w sobie, że wojna jednak wybuchnie, jak Putin zajął y, Kreml, nie Kreml, to on już dawno zajął, jak zajął Krym, to y, ja już byłam pewna, że oni potem przyjdą do nas, że to już jest tak blisko, że jak już Ukrainę i Europa, jak zareagowała? Nijak nie zareagowała, nijak. Tamten Dąbas wszyscy się rąbią, a my nic nie robimy, prawda? W związku z tym podejrzewam, że jakby przyszli jednak do Polski, to też by nic nie zrobili. Więc od razu teraz sobie myślę, że trzeba tych dzieciaków uczyć samodzielności, że jak rozdzielą nas z tą moją córką, czego sobie oczywiście bardzo nie życzę, to żeby ona nie zginęła, tylko poradziła sobie jak te dzieciaki, które przeżyły, bo miały w sobie dużo sprytu też, prawda? O, takie pozostawiła we mnie ta książka, ślady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękujemy, słuchajcie. Ja już i tak jesteśmy, że tak na tak zwanym. Poza czasie, tak? Jezu, ale Poza czasem krzyczeć. jesteśmy, tak? ale mam nadzieję, że na nas krzyczeć Państwo nie będą. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę, za czujność, za ciekawość, za to, że dzieliliście się swoimi doświadczeniami. To jest tak naprawdę jedna pewnie setna, co znajdziecie, jedna setna tego, co znajdziecie w książce Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Piękny umysł Magdy możecie poznawać właśnie poprzez tę lekturę, bo jedna rzecz to jest tematy, które Magda opisuje, ale dwa, w jaki sposób to robi. Rekomenduję z całego serca i Magda, załóż szkołę pisania, to myślę, że część tej nigdy. sali się pojawi. Dlaczego nigdy? Króciutko co? już, bo mnie zaraz zabiją. Dlatego, że ja za bardzo się angażuję w ludzi, i jak ja ich uczę pisać, to po prostu mam hiperwentylację od tego, jak się bardzo staram, żeby wszyscy dobrze pisali. Ja nie mogę, ja się wykańczam. No to trzy głębokie oddechy. Wdech, wydech, wydech, wydech. Pięknie Państwu dziękujemy. Piękny Dziękuję umysł. Bardzo. To jest takie spotkanie, podczas którego te szufladki w Waszych głowach, w naszych głowach się otwierają i wzajemnie się uzupełniamy. Pięknie dziękujemy. Magdalena Grzebałkowska. Ja teraz ufam.